Cóż, tym razem trochę inaczej. Jak mówiłem w informacjach, zamierzam zwiększyć jakość przekazu moich filmów kosztem częstotliwości ich wrzucania. Dlatego witam Was w nowej odsłonie. Połączenia Minecrafta i mechaniki gry MMORPG, wszystko jest możliwe. Tylko trzeba mieć pomysł i oczywiście zapał, no, któremu zabrakło pewnej firmie też chcącej stworzyć takie połączenie. Witam, z tej strony Garneku i dzisiaj przyjrzymy się grze studia Tryon Worlds. Trof. Gra obecnie jest w fazie zamkniętej bety. Z góry przepraszam za spadki płynności podczas materiału. No niestety gra ma problemy z przechwytywaniem obrazu. Ale może zacznijmy. Z jednej strony Trof to klasyczne MMORPG. Tworzysz postać, wybierasz spośród dostępnych klas i zaczynasz eksplorować świat. Nie ma tu zadań. Znaczy, można nie powiedzieć, że są, ale sprowadzają się do zabicia bossa w jakimś dungeonie. Zdobywa się tu poziomy, wymienia ekwipunek. Jak to w sieciowych RPG-ach bywa, po prostu gra się ze znajomymi bądź z losowymi graczami. Z drugiej strony mamy do dyspozycji za każdym razem, jak przechodzimy przez teleport, losowy świat, pełen podziemi, skarbów i bossów. Ale nie to jest najważniejsze. Wszystkie elementy, prócz tych na spawnie, działkach graczy czy dungeonach, są zniszczalne. Tak jak we wszystkich ostatnio popularnych grach, w których rządzi prawo sześcianu. Nie, nie tego sześcianu. Niestety, możliwości wylosowanych dungeonów nie są jakieś bardzo duże. Prawdopodobnie obecnie nie ma co robić w grze, gdy wbije się 10 poziom i gra może się szybko nudzić. Jednak jest to dopiero zamknięta beta, której można dać szansę. Jeśli ktoś szuka sprawdzonych rozwiązań, zmieszanych z nowymi pomysłami połączenia gatunków i szuka już w miarę grywalnego produktu, może się odnaleźć w tym świecie. Link do strony gry możecie znaleźć w opisie. Oczywiście do gry wymagany jest klucz, który można uzyskać w różne sposoby. To było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Nie miałem pojęcia naprawdę, w jakich odstępach czasowych będą wychodziły te odcinki, ale nic nie obiecuję naprawdę. Jeżeli jakiś pomysł mi wpadnie do głowy jeszcze związany z tym, to jest jeszcze szansa, że w tym tygodniu będzie taki typu materiał. No mam nadzieję, że w tym tygodniu. Co do moich umiejętności, no wiem, że na razie jest dość cieniutko, ale mam nadzieję, że z czasem będzie mi coraz lepiej wychodziło to, bo staram się naprawdę tutaj coś, jakiś powiew świeżości prowadzić do mojego kanału i mam nadzieję, że mi wyjdzie. Dobra, see ya! Mam nadzieję, że kolejne odcinki lepiej wyjdą naprawdę, bo wydaje mi się, że wyszło trochę zbyt sztywno, ale to mogą być tylko moje spostrzeżenia.